Dzień dobry, szanowni państwo. Wszystko zaczęło się w roku 1994. Wtedy pracowałem w Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie. I generał Wojciech Jaruzelski wystosował pismo do mojego ówczesnego przełożonego, profesora Andrzeja Ajnenkiela, w którym stwierdził, że nie życzy sobie, żebym zajmował się jego osobą zarówno w publicystyce, jak i w pracach naukowych. To był rok 1994. Generał od 3 lat już nie był osobą publiczną, czynną w polityce, ale jego wpływy i tego typu pouczenia cały czas jeszcze miały ogromny wpływ na to, co się działo w siłach zbrojnych, a jednocześnie i w państwie. W 1994 roku, kiedy to pismo przyszło do Instytutu, ja raptem w sprawie generała napisałem 2 artykuły, które ukazały się w zeszytach historycznych u Giedroycia i kolejne 2, które nie chciano mi opublikować w Warszawie, wysłałem do profesora Andrzeja Nowaka do Krakowa. Wtedy już na rynku wydawniczym znajdował się miesięcznik Arka, późniejsza Arkana. I wtedy sobie uzmysłowiłem, że jeżeli tymi 4 artykułami wywołałem u niego takie poruszenie, że zdecydował się na ten list do mojego przełożonego, no to postanowiłem, że należałoby bardziej przyjrzeć się tej postaci i zająć się nią wręcz, tak można powiedzieć, bardziej profesjonalnie, warsztatowo. I rozpocząłem cykl kwerend po wszystkich możliwych archiwach. Oczywiście rozpoczynając od Centralnego Archiwum Wojskowego. Przemierzałem Polskę tam i z powrotem, tam gdzie tylko był, służył czy pojawiał się. I ten materiał, który gromadziłem, z czasem zauważyłem, że niemalże w równym stopniu przybywa mi materiału związanego z drugą postacią, której poświęciłem biografię, czyli generałowi Kiszczakowi. Także te 2 postacie, Kiszczak i Jaruzelski, w pewnym momencie w tych moich kwerendach ważyły niemalże tyle samo. Zdecydowałem się w pierwszym momencie, że książkę poświęcę Jaruzelskiemu. Przechodząc do Kiszczaka. Długo się zastanawiałem nad podjęciem się napisania biografii Kiszczaka, dlatego że pisząc biografię Jaruzelskiego, można powiedzieć, nie miałem żadnej satysfakcji, że to czynię, że to robię. To jest taka postać miałka, nijaka. To taki prymusik, który zawsze chce być najlepszy, każdemu się przypodobać, a jednocześnie gdzieś tam wewnątrz ta osobowość jego jest strasznie pokiereszowana, bardzo niesympatyczna, wręcz niebezpieczna. Kiedyś jedna z dziennikarek użyła takiego określenia, że jest urokliwie niebezpieczny, bo kto z Jaruzelskim byłby i przebywał sam na sam, rozmawiał, byłby pod dużym wrażeniem jego osobowości, a jednocześnie, gdyby się z nim spotkał, powiedzmy służbowo, tak jak to było wielokrotnie w siłach zbrojnych, to ta postać mogła wystraszyć w takim obcowaniu, powiedzmy w gabinecie, w momencie, kiedy towarzyszył mu cały również wianuszek innej generalicji. I kiedy kończyłem pisanie biografii Jaruzelskiego, jednocześnie rozpoczął się to, co nazywamy taki mój lot w przepaść. Kiedy książka zaczęła się ukazywać na rynku, ja zostałem usunięty z Instytutu. Miałem propozycję wycofania maszynopisu z wydawnictwa Rytm, bo pierwsze wydanie było tam publikowane. Kiedy nie wyraziłem na to zgodę, powiedzmy, przyszedłem w piątek do Instytutu, jeszcze pracowałem, a w poniedziałek już na 80 etatów został skreślony tylko mój jeden.
To była cena za tą pierwszą książkę. Czy żałuję? Nie żałuję. Byłem tylko zdziwiony, że to, co nazywaliśmy już wolnej Polsce, na tym dokumencie podpisał się ówczesny minister obrony narodowej Onyszkiewicz, nie wdając się w żadne wyjaśnienia. Oczywiście nie mogło tam być, że pretekstem jest książka przy usuwaniu mnie z instytutu, tylko normalny wpis urzędowy w wyniku restrukturyzacji i tak dalej, i tak dalej. Zresztą nie mnie jednego takie rzeczy dotykały. Cała masa innych moich kolegów również dostąpiła takiego zaszczytu, powiedzmy, płacąc jakąś tam określoną cenę. Sprawa, która wiązała się z książką, biografią Jaruzelskiego, przybierała różne formy, które najpierw generał odgrażał mi się, że nie będę wychodził całymi miesiącami z sądów. Później namawiał swoich kolegów, żeby składali wnioski do sądu. Później bojkot jakiś był tej książki ogromny. Pamiętam targi, międzynarodowe targi książki, zawsze są w maju w Warszawie. Siedziałem przy stoliku wydawnictwa Rytm, tak jak tutaj ten stolik, tylko ich było więcej. Byłem obłożony książkami o Jaruzelskim i w pewnym momencie przyszła grupa po cywilnemu panów ubranych, którzy na pierwszy rzut oka robili wrażenie, że całe życie służyli w siłach zbrojnych, a dowodził nimi również po cywilnemu generał Jasiński, i zrobili coś takiego, że stali przede mną wzdłuż tych stolików. Wszyscy autorzy są zapowiadani i ogłaszani. Ja miałem podpisywać książkę między godziną 12 a 13, więc oni tak długo stali przed tym moim stolikiem, że mnie nie było widać. Ja przez godzinę nie podpisałem żadnej książki. Po prostu odsiedziałem co swoje, oni odstali i na tym się zakończyła moja promocja książki na międzynarodowych targach książki w Warszawie. Więc to już było jakieś ostrzeżenie, że raczej nie powinienem, myśląc jakoś zdroworozsądkowo, zajmować się kolejnym generałem, prawda? Tym razem Kiszczakiem, o wiele bardziej niebezpiecznym człowiekiem, który ja tam napisałem we wstępie, że gdyby ta para spotkała się na bezludnej wyspie i gdyby to zależało od natury, a nie od Kremla, to bez wątpienia Robinsonem Crusoe byłby Kiszczak, a Jaruzelski jedynie piętaszkiem. Dlaczego? Dlatego, że Kiszczak był tym w historii naszego państwa, który przeszedł w swojej karierze najbardziej plugawy szlak, jaki można było sobie tylko wyobrazić. Ja nie miałem pojęcia, przystępując do kwerent, że w czymś takim można się było realizować, znajdować satysfakcję, robić karierę i wręcz być rozkochanym w tym, co robił, bo on to robił z pasją, z ogromną pasją. Kiszczaka książka w pierwszym momencie w maszynopisie liczyła ponad 1000 stron. Chciałem i upierałem się, żeby wyszła w 2 tomach, ale wydawnictwo mówi, że ze względów marketingowych ta książka wtedy będzie się źle sprzedawała, więc ja tutaj nie miałem nic do powiedzenia. Została okrojona o około 700, ma ponad 700 stron, gdzieś w granicach 300 stron wycięto, ale mam nadzieję, że w filmie dokumentalnym, który przygotowujemy pod tym samym tytułem Czekiszcza, kto będzie w takiej podobnej konwencji, jak był ten film pod tytułem Towarzysz generał o Jaruzelskim. Zresztą ta sama para go robi, Grzegorz Braun i Robert Kaczmarek, także powinna być to rzecz dobra. To wtedy tam będę mógł wiele rzeczy uzupełnić i dodać. W każdym bądź razie tu już nie miałem żadnych przeciwwskazań ze strony autora czy ze strony rodziny, żebym wycofał się. Tu było kompletne milczenie. W 2015 roku w lutym napisałem do Kiszczaka list,
że chcę się z nim spotkać, że maszynopis książki jest w wydawnictwie i dobrze by było, gdybyśmy mogli porozmawiać na temat tej książki i bym mu przedłożył w maszynopisie, zapoznał go z różnymi faktami tam przeze mnie ujętymi i jeżeli by uznał i by mnie przekonał, a ja bym już był przekonany, że to jest jego ostateczna wersja, bo tych wersji wydarzeń Kiszczaka, w których brał udział, jest przynajmniej zawsze po kilkadziesiąt, a jakby było można, to by było i po kilkaset, bo jest to człowiek służb, który cały czas prowadzi grę jakąś operacyjną, manipuluje ludźmi, manipulował. Ale niestety z tamtej strony panowało milczenie. Ja zresztą zaznaczyłem, że nie wyrażam zgody, żeby to spotkanie odbyło się w jego domu, bo on ma taki brzydki zwyczaj, jak mu się zadawało pytania, które mu nie odpowiadały, to wypraszał dziennikarzy czy autorów jakichś o nim publikacji. Ja już byłem wyrzucany z domów kilku generałów, więc sobie nie mogłem pozwolić na to, żeby kolejny mnie wyrzucał, prawda, i tylko dlatego, że zestaw pytań był nie taki, więc mu ułożyłem pierwszych 10 pytań, na które chciałbym, żeby mi udzielił odpowiedzi. Jedno z nich brzmiało, czy pan zabijał dla Rosjan? Bo mnie to bardzo nurtowało cały czas, bo kiedy go namierzyłem, kiedy miał 20 lat, to było w grudniu 1945 roku, i zastukał do drzwi Głównego Zarządu Informacji. Mówiło się Wojska Polskiego, ale to nieprawda, bo informacja była wówczas w 100% sowiecka. Wszystkie dokumenty są w języku rosyjskim jeszcze do 1945 roku włącznie, jeszcze nawet przez pół roku kolejne. Zawsze się dziwiłem, jak to się stało, że 20-latek, prosty wiejski chłopak, tak z ulicy dostał się do instytucji, której nie można do niczego innego przyrównać w Polsce, bo UB, późniejsze SB, to wszystko jest przedszkole, to jest do niczego nieporównywalne. Główny Zarząd Informacji składał się z ludzi, którzy zostali delegowani przez formację NKWD, z jednostek wojskowych NKWD i z kontrwywiadu sowieckiego SMIERSZ. Nie wiem, czy państwo oglądaliście film Ten towarzysz generał, i Władimir Bukowski tam w pewnym momencie na temat SMIERSZ-u mówi: oni często zabijali. No właśnie, oni często zabijali. SMIERSZ, kiedy się kończyła wojna, miał już niemalże na swoim rozkładzie blisko milion osób, które z jego polecenia, nadania, czy wręcz oni sami osobiście po prostu zamordowano, zabito. SMIERSZ również zasłynął tym, że wyłapywał później na terenach Europy Zachodniej jeszcze tą białą po rewolucji ludność rosyjską, która nie miała z nimi nic wspólnego, i sprowadzał i osadzał w łagrach. I Kiszczak tam do nich przystaje. Nigdy nie mogłem się nadziwić, dlaczego to się stało w jego życiu i jak, bo z dokumentów tego nie można nigdzie wyczytać. W każdym bądź razie Kiszczak był jednym z 20, z 30 Polaków, którzy trafili do tej formacji. Często się mówi, że jak ktoś przystępuje do służb tego typu, tak bandyckich, jak był Główny Zarząd Informacji, to podaje się, że był młody, niewiele z tego rozumiał, że trzeba to jakoś uwzględnić. Proszę państwa, Kiszczak tam poszedł, bo on był zły już od urodzenia. To miał takie cechy, które go predysponowały, żeby w takim bandyckim środowisku poczuć się jak przysłowiowa ryba w wodzie. I tak się stało. On został przez nich zaakceptowany i z tym momentem on rozpoczyna karierę, która cały jego ponad 40-letni ten szlak to jest związany z służbami specjalnymi.
Krótko teraz o jego pochodzeniu, o jego wykształceniu, o domu rodzinnym. Kiszczak jest rocznik 1925, z 19 października. Urodził się w takiej wsi Roczyny, to jest niedaleko Andrychowa, 4 km. To jest powiat wadowicki. Jeżeli sobie uzmysłowimy, że ta sama ziemia wadowicka wydała Kiszczaka i Jana Pawła II i dzieliło ich raptem 19 km od miejsc zamieszkania, to można powiedzieć, że Kiszczak jest zakałą tej ziemi. Kiedy zmarł i tydzień po jego śmierci pojawili się dziennikarze w tej rodzinnej wsi w Roczynach i próbowali z kimkolwiek z tej wsi porozmawiać na temat Kiszczaka, nikt nie chciał udzielić jakiegokolwiek wywiadu, nawet wskazać miejsca zamieszkania, gdzie się znajduje ta chałupa chłopska, w której wyrósł. Zatrzymana jedna babcia, która nie zdążyła uciec dziennikarzom, powiedziała tylko: idźcie na Topolową. A kiedy jej się spytali, czy Kiszczak na Topolowej mieszkał, to babcia szybko zaprzeczała: ja wam tego nie powiedziałam, nie, i uciekła, prawda? Starsza pani, która doskonale go znała. Po jakimś czasie, kiedy trafili na Topolową, nawinął się im Józek, tak się przedstawił. Był jakimś dalszym krewnym Kiszczaka. I tenże Józek opowiedział taką historię z roku 73, kiedy Kiszczak przyjechał odwiedzić ojca i na tą cześć zorganizowano zabawę wiejską. Kiszczak siedział za stołem zastawionym, dookoła otoczony, jak Józek mówił, swoimi esbekami. I w którymś momencie tenże Józek źle się zachował i coś Kiszczakowi powiedział, co nie powinien powiedzieć, tak Józek to określił. I wtedy do niego jeden z towarzyszących Kiszczakowi podbiegł i mówi: słuchaj Józek, jak wiem, Niemcy wybili ci pół rodziny. Jak jeszcze raz otworzysz dziób, to ja ci osobiście wytłukę tą drugą połowę. To byli właśnie ludzie i kontakt Kiszczaka z rodzinną miejscowością. Przyjeżdżał tam do roku 78, do momentu, kiedy zmarł jego ojciec. Potem ten kontakt z tą stronami rodzinnymi się urwał. Kiszczak, każdy się dziwi, że Kiszczak tylko miał wyłącznie szkołę podstawową i na tym zakończył swoją edukację. To nie dlatego, żeby sobie nie poradził, bo służby bezpieczeństwa takich ogólniaków czteroletnich, które robiło się w ciągu roku czy w ciągu dwóch lat, zakładały bez liku i każdy gamoń mógł je skończyć. Nie dlatego. Kiszczak został z tą podstawówką dlatego, że zawsze był dyspozycyjny. On zawsze chciał być w tym nurcie operacyjnych działań. Kiedy on się zjawił w Głównym Zarządzie Informacji, nie było jeszcze wtedy warunków na tyle, żeby gdzieś ich zakwaterować, więc ich wypchnięto na Bielany i na ulicę Wspólną w Warszawie. Oni tam w takich żyli warunkach niemalże bez drzwi, bez okien, w takich pomieszczeniach, ale nie w tym rzecz. To go wcale nie zniechęciło, ale każdego ranka Sowieci podjeżdżali dużymi ciężarowymi samochodami i takich Polaków, młodych jak Kiszczak, pakowano na te samochody. Jeden z Sowietów powiedział, że najlepszą nauką jest praktyka. I ta praktyka polegała na tym, że oni każdego dnia w obrębie Warszawy i podmiejskich miejscowości wyłapywali tych wszystkich chłopców, których mieli do wyłapania, których wskazało NKWD czy kontrwywiad Smiersz miał na wykazie. I on w tym wszystkim uczestniczył. Był bliski skończenia takiej krótko kilkumiesięcznej szkoły oficerskiej, ale to również nie wyszło w jego życiu. Także był w tych służbach na początku takim totalnym cywilem, bez jakiegokolwiek przygotowania. Sowieci, którzy poranek zaliczali od takiej szklanki niemalże, jak tutaj mam
nalane wody mineralnej, to oni to rozpoczynali, prawda, urzędowanie w służbie, a kiedy się butelki skończyły, no to już podochoceni, pijani krzyczeli Czekiszczak, i Czekiszczak brał czapkę, biegł za róg i przynosił kolejne. To były takie, to była jego taka edukacja, prawda. Na stole leżała gazeta, kiełbasa, jakieś tam porozwalane, prawda, okruchy chleba, i w tym właśnie, w takich warunkach zdobywał swoje ostrogi bezpieczniackie. Ale to spowodowało, że raz na zawsze został namaszczony przez Sowietów, i to mu procentowało do końca funkcjonowania PRL-u. Co to oznacza? Otóż oznacza to to, że Kiszczak nie miał za sobą tak zwanego kombatanstwa wschodniego. Jaruzelski przyszedł z tymi formacjami Berlinga ze wschodu i tam kończył tą szkołę oficerską w Riazaniu kilkumiesięczną. Natomiast Kiszczak przyszedł z zachodu, nadciągnął z Wiednia, gdzie był wysłany na roboty przymusowe, pracował w parowozowni. I on nie miał za sobą żadnego, no można powiedzieć, kombatanstwa takiego, które by mu pozwalało, no, zakorzenić się w tym ludowym wojsku polskim. I co robi Kiszczak? Kiszczak w pierwszych swoich ankietach personalnych podaje, że będąc w Wiedniu brał udział w antyfaszystowskim ruchu oporu. Kiedy sprawdziłem to wszystko i dochodziłem po kolei do rozszyfrowania faktycznego jego stanu pobytu w Wiedniu, okazało się, że cały jego udział w tym faszystowskim ruchu oporu polegał na tym, że jak Sowieci wkroczyli do Wiednia w kwietniu i przejeżdżał jedną z ulic sowiecki czołg, zatrzymał się. Akurat młody Kiszczak miał to szczęście, że tam przechodził. I oni go po prostu zaprosili do tej maszyny. On wsiadł, znając Wiedeń, tymi ulicami wiedeńskimi pokazywał im różne trasy. I z tego Kiszczak postanowił sobie zrobić udział w antyfaszystowskim ruchu oporu. Wszyscy wiedzieli w tych służbach, że jest to naciągane, że jest to prawda, lipne, ale już w latach 70., 80., kiedy Jaruzelski pisał mu kolejne opinie na kolejne stopnie generalskie, to ten ruch antyfaszystowski już był tak mocno u Kiszczaka w jego biogramie osadzony, że już nikt nie śmiał tego w jakikolwiek sposób podważyć. W przypadku Kiszczaka stała się również taka rzecz, że zachodziłem zawsze w głowę, co się stało, że on nie wyczyścił swoich dwóch teczek personalnych. Zostały dwie teczki personalne po Kiszczaku. On się zreflektował już w latach 2004 roku i natychmiast udał się do Twierdzy Modlin, tam do filii instytucji centralnych MON, i chciał się do tych teczek swoich personalnych dostać. Po prostu by zrobił to, co robili inni, czyli by poszły kartki w ruch, wszystko, co niewygodne z tych teczek zostałoby usunięte. Ale opatrzność czuwała. Dwa tygodnie wcześniej te jego teczki personalne, jedna liczy prawie 180 stron, druga 110, one już się znalazły w IPN-ie. I Kiszczak niestety nie miał już na tyle odwagi, żeby tam się zgłosić. Oczywiście by mu udostępniono, natomiast tam by już sobie nie mógł pozwolić na to, żeby te teczki po prostu zdziesiątkować. Jakbyście Państwo zobaczyli, jaką zostawił teczkę generał Jaruzelski po sobie, kiedy odchodził już ze stanowiska prezydenta, to ta teczka ma jakieś 12 kartek. 12 kartek za okres niemalże 45 lat służby. Wyczyścił wszystko, co można. Zostało imię, nazwisko, data urodzenia, nawet wszystkie dane wyczyścił żony, prawda? Nie chcę tutaj podsycać atmosfery, ale jakbym Państwu podał prawdziwe dane małżonki generała Jaruzelskiego, to
Można by powiedzieć, że to byłaby, można by napisać drugą, kolejną biografię, prawda, tym razem poświęconą małżonce i naprawdę byłaby niesamowicie ciekawa, a wręcz sensacyjna. Ale dajmy sobie spokój z panią Barbarą. Wróćmy jeszcze na moment do Kiszczaka. Ja bardzo dużo włożyłem wkładu, bo nie dawało mi to spokoju, bo kolegowałem się w pewien sposób ze świętej pamięci Józefem Szaniawskim. On mnie wspierał na różnych spotkaniach autorskich, dlatego że w Warszawie mi te spotkania rozwalano. No po prostu przychodziło, tak jak tutaj jest sala, no to powiedzmy prawa strona to byli wojskowi, przychodzili, no a lewa to była ci, co byli związani z Józefem Szaniawskim. Ja wychodziłem tak jak tutaj na scenę, rozpoczynałem spotkanie i niosło po całej sali buczenie, prawda, przeszkadzanie, jakieś głupie wystąpienia ze strony tych, którzy przyszli bojkotować to spotkanie. I Józef Szaniawski mi bardzo dużo pomagał wtedy na tej sali, wstawał i ich po prostu gasił. A potrafił to robić bardzo skutecznie i za każdym razem, kiedy miałem spotkanie w Warszawie, zawsze mówił: dzwoń do mnie, ja przyjdę, bo sobie tam nie poradzisz. I faktycznie kilka razy tak właśnie było. Józef Szaniawski zarzucał publicznie Kiszczakowi, że Kiszczak na przełomie lat 40. i 50. brał udział w plutonach egzekucyjnych, czyli brał udział w rozstrzeliwaniu żołnierzy i oficerów tegoż Ludowego Wojska Polskiego. A konkretnie chodziło o rozstrzeliwanie marynarzy na wybrzeżu. I co mogę tutaj powiedzieć? Oczywiście, że takie dokumenty nie istnieją, no bo byłoby to ze strony Kiszczaka no wręcz dziecinnym błędem, żeby dopuścić do tego, że będąc w tych służbach ponad 40 lat zostawiłby po sobie ślad czegoś takiego jak udział w plutonach egzekucyjnych. Józef nie mógł mu nic udowodnić, ale jednocześnie, kiedy oskarżał Kiszczaka i na ten temat publikował, Kiszczak mu się tylko odszczekiwał na takiej zasadzie, że to nieprawda, że głupoty. Kiszczak miał coś gdzieś tam w nim tkwiło, że nie ważył się na sprawę sądową, a wygrałby w przedbiegach tą rozprawę, bo nie było na to żadnych dowodów. I ja ich również nie znalazłem. Najbliżej byłem, żeby mu udowodnić, że był brutalem i również brał udział w aresztowaniach i z użyciem siły fizycznej wobec polskich żołnierzy podziemia i później tych żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, to w 1948 roku zlokalizowałem go, że brał udział w ramach takiej akcji Zamojsko-Lubelskiej. To było w 1948 roku, z Warszawy wysłano ich w sumie 60 z Głównego Zarządu Informacji. Jednym z oprawców, który polował na tych ludzi, których później zwożono do więzienia wewnętrznego Głównego Zarządu Informacji, był tatuś późniejszego naszego premiera Włodzimierza Cimoszewicza. Zresztą dostał to imię na cześć Lenina. To wiele już mówi, kim był też i tatuś. Tatuś był jeszcze większym oprawcą niż Kiszczak. Nawet Sowieci go musieli temperować. Dwukrotnie był karany za nadużywanie władzy w stosunku do podwładnych, ale to tak na marginesie. I wtedy w ramach tej akcji z 1948 roku, ja ją opisuję tam, Kiszczak był właśnie do zlokalizowania. Zwieziono wtedy do Warszawy Bogu Ducha winnych oficerów i pracowników cywilnych z Zamościa i z Lublina. Przesłuchania, tortury i bicia były tak potworne, że zatukli na śmierć jednego przedwojennego podpułkownika Załęskiego, a dwie panie, które były przesłuchiwane, jedna i druga, musiały przez dłuższy czas podjąć się leczenia w zakładzie psychiatrycznym w Tworkach. W tym wszystkim brał udział Kiszczak.
Zlokalizowałem go jeszcze, kiedy był raptem dwudziestokilkuletnim, można powiedzieć, gówniarzem, ale miał władzę nad ponad 12 000 oficerów i żołnierzy w 18 Dywizji Piechoty. Ona stacjonowała w Ełku. On miał tam również swój areszt wewnętrzny. Tam również wyłapywał ludzi, męczył, przesłuchiwał, zamykał w celach, zalewali je wodą, wybijali okna. Męczyli ludzi na różne sposoby. Państwo znacie to, czytacie i nie będę tutaj tych rzeczy powielał. Także młodość Kiszczaka jest zbrukana krwią po prostu. To była podstawa jego edukacji i to wszystko, czego nauczył się od Sowietów w latach 40., my to oglądaliśmy w latach 80., tylko już w zupełnie innym wydaniu. To już jest Kiszczak, który potrafi sprzedawać się, o tak bym to określił, na zewnątrz, w zupełnie inny sposób. Jego podwładni nadal zabijają, nadal mordują, nadal przesłuchują, biją, ale Kiszczak jest już ponad nimi. Kiszczak już jest na drugim planie, tak jak to również czynił generał Wojciech Jaruzelski. To byli mistrzowie drugiego planu. Chciałbym teraz nawiązać do tego momentu, kiedy te dwie postacie się z sobą, powiedzmy, spotkały, przypadły sobie do gustu i podjęli ścisłą współpracę. Powiem tak, według mnie był to rok 67, kiedy w Wojsku Polskim generał Wojciech Jaruzelski przystąpił do tak zwanego odrzydzania szeregów sił zbrojnych. To takie określenie brzydkie, haniebne, ale kadra Wojska Polskiego na te czystki, które przeprowadzał Jaruzelski w stosunku do kadry pochodzenia żydowskiego, tak określała. Powołano specjalną komisję, na której czele stanął Jaruzelski i tą komisję nazwano właśnie Komisją Odrzydzającą Wojsko Ludowe. Jaruzelski ostatnich odrzydzał w połowie roku 1980. To byli ostatni, których usuwał nie już z czynnej służby, bo tam już pozostały pojedyncze osoby, ale usuwał ze spisów żołnierzy rezerwy. W sumie doliczyłem się 6 rozkazów, 1348 osób. Kiszczak wtedy jest zastępcą generała Kufla, człowieka, który na równi był tak bezwzględny, albo jeszcze bardziej bezwzględny niż Kiszczak, był Kiszczaka przełożonym. Kufel był szefem WSW, Kiszczak był jego zastępcą. I wtedy pierwszy raz Jaruzelski go postrzega jako bezwzględnego, oddanego, jak oni mówili, sprawie oficera. Kiszczaka podpisy są na niemalże wszystkich najistotniejszych dokumentach z tego okresu WSW. I Kiszczak już wiele podpowiada Jaruzelskiemu, pomijając Kufla. Robi to jak gdyby za plecami Kufla. Podobną pozycję i stanowisko prezentuje Kiszczak w okresie inwazji wojsk Układu Warszawskiego w sierpniu 1968 roku na Czechosłowację. Również zaczyna obchodzić Kufla i się bardziej tak bratać z Jaruzelskim. No a sztama zapadła między Jaruzelskim a Kiszczakiem w grudniu 70 roku w trakcie masakry robotników na Wybrzeżu. Kiszczak nie był na Wybrzeżu, Jaruzelski też nie był na Wybrzeżu. Jaruzelski nigdy nie ruszył się z Klonowej, gdzie był gabinet ministra obrony narodowej, ani nie wizytował wojsk, które wysłał do Czechosłowacji, jak również nie wizytował wojsk, którym kazał stłumić bunt robotników w Trójmieście. To taka po prostu asekuracyjna pozycja wyczekiwania, jak się sprawa potoczy, prawda, gra o stołki, to do końca życia mu towarzyszyło. Ale nie w tym rzecz jest. Rzecz jest w tym, że 20 grudnia, kiedy miało miejsce plenum, kiedy Jaruzelski i jego otoczenie przystępuje do zdetronizowania Władysława Gomułki ze stanowiska pierwszego sekretarza i kiedy na tym plenum
atmosfera jest taka, że nie wiadomo, czy to się uda. Wtedy Jaruzelski sięga po Kiszczaka wokół Komitetu Centralnego Partii, na dziedzińcach, w podziemiach. Tam są wszędzie już zostawione jednostki nadwiślańskie, MSW, jednostki odwodowe wewnętrznej służby wojskowej. To wszystko już pulsuje, ale Jaruzelski nie może wywołać na sali obrad tego plenum takiego momentu, w którym by zdecydowano, że dzisiaj wybieramy już pierwszego sekretarza. I blefuje. Wstaje na tym plenum i mówi, że otrzymał informację, że na dole oficerowie czekają, mają ważną informację do przekazania. Schodzi na dół, w tym KC, przed drzwiami frontowymi stoi Kiszczak, generał Grudzień, generał Urbanowicz i nic nie przekazują, bo nie mają nic do przekazania, tylko zostały ukartowane, żeby swoją obecnością zaprezentował potem Jaruzelski, odwołując się, że takie trzy osoby się pojawiły i ostrzegły, że w siłach zbrojnych jest tak duże wzburzenie, że jak przyszedł na salę, powiedział Jaruzelski: towarzysze, jak dzisiaj nie wybierzemy nowego pierwszego sekretarza, nie wiadomo, co się wydarzy dnia następnego. No i ten blef przyczynił się do tego, że przestał być pierwszym sekretarzem Gomułka i wyniesiono do władzy Edwarda Gierka. Za ten gest, tą lojalność, 21 Jaruzelski zawołał do siebie na Klonową generała, pułkownika ówczesnego Kiszczaka, a miał Jaruzelski takich pułkowników w Ludowym Wojsku Polskim tysiące, których nawet nie zaszczycał wzrokiem, jak Szeron ich w ogóle nie widział. I mówi do tego pułkownika, który w tym stopniu pułkownika chodzi już 12 lat, to już była kariera jego na wykończeniu. Tam jeszcze pobawiono by się z nim rok, dwa z Kiszczakiem i to by był koniec jego kariery. I mówi do tego prostego pułkownika: pułkowniku, proponuję wam, żebyśmy spędzili wspólne święta, bo się zbliżały święta przecież. Na ulicach Trójmiasta ledwo zdążyli pozbierać pomordowanych, a jeszcze nie wszystkich pochować. I do tego prostego pułkownika mówi: pułkowniku, proponuję wam spędzenie wspólnych świąt w Wojskowym Domu Wczasowym w Zakopanem. No proszę sobie wyobrazić, trzygwiazdkowy generał bierze na święta, zaprasza prostego pułkownika, przechodzi i mówi do niego natychmiast Czesławie i prosi, żeby on również do niego zwracał się po imieniu. Kiszczak jest tak wystraszony, że nigdy się nie odważył mówić mu per ty. I oni jadą na te wczasy. Prędzej wysyłają tam żony z dziećmi i oni dojeżdżają. I od tego momentu to, co wszystko, żeście potem państwo oglądali w latach 80., to już jest para nierozłącznych dwóch generałów, którzy odcisnęli ogromne piętno na całej dekadzie lat 80. Nie będę tutaj charakteryzował poszczególnych etapów dalszych, bo może to będą ciekawsze pytania i to będzie miało większy sens niż ja bym tutaj prezentował ten szlak, jak oni to nazywali, bojowej chwały Kiszczaka. Ja tylko nawiążę do tego ostatniego momentu w latach 80., czyli tego wszystkiego, co jest związane z tym, co mówi się okrągły stół, mówi się okrągłostołowi, okrągły mebel. To był majstersztyk w wykonaniu Kiszczaka. Kiszczak tak naprawdę w latach 80. to on sprawował realną władzę. Mówiło się, że jest drugim człowiekiem w państwie. On był tym pierwszym człowiekiem w państwie. To był cyngiel Jaruzelskiego, egzekutor do wszystkich najbrudniejszych spraw, jakie było trzeba w tym państwie podjąć i on się podejmował wykonania tych spraw. W 86 roku Kiszczak w swoim gronie resortowym mówi o Wałęsie: my go jeszcze wykorzystamy. To jest rok 86. W 84 roku Kiszczak mówi do Jaruzelskiego: towarzyszu generale, opozycja chce rozmawiać, bo ma taką potrzebę, żebyśmy z nimi porozmawiali. Towarzysz Jaruzelski odpowiada:
dobrze czy słabie, ale tylko i wyłącznie kanałami służby bezpieczeństwa. To obrazuje stosunek tej pary do tego, co żeśmy później przywykli nazywać opozycją, tą taką, no, która dotrwała i została dopuszczona do obrad Okrągłego Stołu. Otóż, proszę Państwa, uczestnicy obrad Okrągłego Stołu to nie byli wybrańcy narodu, nie naród ich tam skierował, nie naród ich zaakceptował. Naród się dowiedział, że to są oni w pierwszym dniu, kiedy były prowadzone transmisje telewizyjne. Wszystkich jak jednego wybrał, wyselekcjonował towarzysz generał Kiszczak. Kiszczak miał taki zwyczaj, że jeżeli kogoś podejmował w swoim gabinecie, za każdym razem wzywał adiutanta, podawał nazwisko rozmówcy, który ma się dzisiaj pojawić na spotkaniu, i pytał się adiutanta, czy jest teczka w archiwum. Adiutant biegł, sprawdzał, jak była, przynosił. Kiszczak się przygotowywał i wtedy w każdej rozmowie ze swoim rozmówcą był, o kilka etapów go wyprzedzał, miał go rozpracowanego, rozszyfrowanego. Tak było również z wszystkimi, którzy znaleźli się przy tym okrągłym stole. W trakcie obrad Okrągłego Stołu zrobiono jeszcze jedną rzecz, na którą nikt nigdy nie zwraca uwagę. Otóż w lutym 1989 roku premier Rakowski wydał ustawę dotyczącą Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, ten słynny FOS. Na ten cel Kiszczak powiadomił Jaruzelskiego, że jest taka operacja przeprowadzana siłami służb specjalnych zarządu drugiego sztabu generalnego, to było wywiadu. Na ten cel, na FOS, poza systemem finansowym państwa przelano 1 700 000 000 złotych. Na czele tego funduszu jeszcze w trakcie trwania obrad Okrągłego Stołu, nikt na ten temat nic nie wiedział z tych, którzy tam obradowali, postawiono Grzegorza Żenka, który był pseudonim Dick, który był oficerem oddziału Y, takiego elitarnego w sztabie generalnym. Jego zadaniem było, oficjalnym zadaniem było, że miał przyczynić się do wykupienia długu publicznego, państwowego, polskiego poza granicami kraju. Z 1 700 000 000 tenże oficer służb specjalnych wyasygnował 250 000 000, z czego reszta tej sumy, czyli 1 700 000, to będzie 1 550 000, rozpłynęła się. Ona się nie rozpłynęła. Ona stanowiła kapitał założycielski tych wszystkich, których później podziwialiśmy i do dzisiaj być może podziwiamy, patrząc i oglądając ich w różnych rankingach, a to 50 najbogatszych Polaków w państwie, a to 100 najbogatszych. To z tych pieniędzy powstały fortuny, różne postkomunistyczne i inne układy, w których oficerowie służb specjalnych w ramach udostępnienia tej kwoty znaleźli się w radach nadzorczych, na stanowiskach prezesów. Cała nomenklatura, ta, która sobą prezentowała jakieś takie ciągoty do robienia biznesów takich gospodarczych, nie mając ani grosza przy duszy, a sprawdzała się tam gdzieś na jakichś etapach jako sekretarze ekonomiczni czy inni, ci wszyscy ten majątek przejęli i oni ułożyli tą Polskę taką, z którą do dnia dzisiejszego mamy ogromne problemy, żeby ją wyprowadzić i odciąć od tamtych naleciałości i to wszystko, co wlało się do tego, co żeśmy nazywali trzecią RP. W tym procesie Kiszczak odegrał rolę wiodącą. On jest ojcem, założycielem trzeciej RP. I Kiszczakowa, kiedy poszła z tym swoim zbiorem po mężu do IPN-u i chciała go tam spieniężyć, chociaż się zawsze dziwię
dlaczego ona po Kiszczaku ma 85% podstawy jego emerytalnej, a on miał gdzieś w granicach 8-9 tysięcy, więc ona ma gdzieś w granicach 6-6,5 tysiąca emerytury, więc absolutnie nie ma tutaj problemów finansowych, ale ta rzecz, przede wszystkim ona wynika z próżności tej kobiety. Kilka słów o pani Kiszczakowej. Pani Kiszczakowa miała, kiedy poznała na dworcu w Andrychowie Czesława Kiszczaka, akurat kończyła studia ekonomiczne, jest magistrem ekonomii, nie wiem, czy socjalizmu, czy kapitalizmu, jak to się wtedy określało. W każdym bądź razie miała wyższe studia, później zrobiła doktorat. U boku swojego męża przechodziła podobne katusze, jakie przechodzili podwładni Kiszczaka. Kiszczak, kiedy ją zabrał, ona się urodziła w miejscowości Kozy, to jest wioska niedaleko Bielska Białej. Kiedy ją zabrał do Warszawy, wcześniej ją sprawdzał kanałami służb, czy może być jego żoną. Nie daj Boże, jakiś akowiec w rodzinie, to byłoby po karierze Kiszczaka. Więc dokładnie to wszystko sobie posprawdzał, potem dopiero się oświadczył. Zabrał ją do Warszawy, wyrwał ją z korzeniami z tego własnego środowiska. Ona pochodziła nawet z dobrej rodziny katolickiej. Ojciec był takim krawcem, mama nie pracowała. Taki dom, po prostu zwyczajny dom. No a Kiszczak po przyjeździe do stolicy no, zaczął okazywać swoje cechy no, charakteru, te, które jeszcze podrasował, bym tak to określił, w tych służbach specjalnych. Miał na przykład taki zwyczaj, wychodził do pracy, to zadawał jej do wykonania określone czynności, które jak przyjdzie z pracy, to sprawdzi, czy zostały wykonane. I na przykład polegało to na tym. Wychodząc pewnego dnia, mówił do niej: wywiórkujesz dzisiaj ten pokój, jadalnię. To nie było wiórkowanie maszyną, bo nie było, prawda, robienie parkietu, tylko to była praca na kolanach, wiórki takie metalowe się brało i się, zresztą tak żołnierzom się, tak się żołnierzy docierało w służbie czynnej, jak były jakieś z nimi problemy. To jest okrutna praca, ręce krwawią, kolana bolą, brud, pył, nie do wykonania. Ta kobieta w ogóle nie wiedziała, na czym to polega, więc starła tam w jednym miejscu. Kiedy się zorientowała, że już godzina się zbliża i ona musi zrobić obiad, bo jak go określała, za chwilę ma wrócić pan i władca. No i pan i władca wracał, podawała mu ten obiad, już był niezadowolony, że zadanie nie zostało wykonane, że pokój nie jest wywiórkowany. No i bez słowa, jedząc zupę, bez słowa brał ten talerz i szedł i wylewał do zlewu. Podawała mu drugie danie, spróbował, nic nie mówił, wstawał, wyrzucał je do sedesu i siadał z powrotem i się nie odzywał. Polegało to na tym, jak ona potem powiedziała, jak się przyznała, że rozszyfrowała, na czym to polega, że więc ona doszła do wniosku, że ona musi odgadnąć jego upodobania gastronomiczne. I jej się to udało. Później przez 40 lat robiła mu rumsztyki z cebulką, bo to uwielbiał. I takie ona tam opisuje etapy życia, jakie ona z nim miała. Ale jednocześnie, proszę Państwa, jej się to zaczęło wszystko bardzo podobać od tej strony zawodowej męża. Mąż osiągał coraz wyższe stanowiska, coraz bardziej awansował i ona w tym świecie się rozpływała. Ona kochała te wizyty, bankiety w ambasadach, wyjazdy, nawczasy. Kiszczakowie każdego roku byli po kilka razy na wczasach. Nigdy nie spędzali tych wczasów gdzieś w domu, na działce, tylko zawsze to było najczęściej na wschodzie, na Krymie, w ośrodkach KGB. Ona opisuje jeden taki pobyt na Krymie, gdzie nie może wyjść z zachwytu, jak jest plaża i na tej plaży są sektory. Od lewej leżą członkowie biura politycznego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, jak się mówiło. Tutaj leżą sekretarze,
tam dalej kierownicy wydziałów, wszystko jest odgrodzone. Ona mówi, jaki porządek. Mówi, mojego męża tak dowartościowali na tych czasach, że leżymy z członkami biura politycznego. Pytanie, gdzie dzieci w tym czasie? No więc dzieci były w ośrodku komsomolskim. Też na takim innym wychowaniu, ale podobnym. I ona uwielbiała ten świat. Kiszczak, nie znając żadnych języków obcych, źle się czuł na tych rautach, w tych ambasadach, na tych spotkaniach. On nie chciał tam bywać. Natomiast pani Kiszczakowa no, piała na ten temat. I ona stawała się taką lalą, taką lalą resortową, która no, tylko jeszcze ją Barbara Jaruzelska chyba by mogła tutaj pokonać. To takie były dwie dzidzie takie, które się zupełnie wyobcowały, gdzieś odpłynęły w tym świecie perelowskim, bo tak im się doskonale żyło. I dlatego, kiedy ona z tymi przychodzi dokumentami do tego IPN-u, to jest ta właśnie taka próżność, to jest takie to oderwanie. Ona uważa, że są to dokumenty jej męża, prawda? Że ona ma problemy, bo musi Ukrainkę opłacić, musi opłacić pomnik, tam gdzie Kiszczaka niemalże pod płot wrzucili na tym cmentarzu prawosławnym. I mówi, to są argumenty od rzeczy. Ja wielokrotnie w telewizji próbowałem to tłumaczyć, że to już jest starsza pani, że należy to wziąć pod uwagę. Ona właśnie taki typ do dnia dzisiejszego prezentuje. Proszę zobaczyć, jak dziennikarze są pod jej domem, jak ona zawsze wychodzi przygotowana. Pełny make-up, bluzeczka, pod pachą dzierży swoje 4 czy 5 autobiografii, które napisała. Ona po prostu chce, ona chce być na takiej fali i ona nie chce rezygnować. Ten świat jej uciekł po 89 roku, ale ona jeszcze chce coś sobą znaczyć. Jak byliście Państwo na filmie lata 20, lata 30, tam są takie schody, gdzie główna bohaterka idzie pięknie, tam śpiewa. To Kiszczakowa po takich schodach by chciała do tej pory schodzić i wchodzić po prostu. I to jest ten świat właśnie pani Kiszczakowej. Ja myślę, że jeszcze wiele różnych spotkamy z jej strony, będzie niespodzianek. Chyba w dniu dzisiejszym oświadczyła, że zrobi wszystko. Chyba w Super Ekspresie to jest, żeby generał Kiszczak spoczął wśród żołnierzy na Powązkach obok generała Jaruzelskiego, a nasz bohater narodowy jest tak kochany przez naród, że jak Państwo pójdziecie na Powązki, to kamera cały czas go ma w podglądzie, prawda? Żeby ktoś mu nie tej mogiły nie przeniósł w inne miejsce. No więc to trzeba zrozumieć. To jest ten ich świat. Proszę Państwa, no, nie patrzę na zegarek, ale nie wiem, ile Państwo będziecie potrzebowali na zadawanie pytań, bo ja bym mógł wypełnić to sam do końca już, ale pytania są zawsze najciekawsze. Jeżeli Państwa interesują te wszystkie dokumenty związane z Bolkiem, to jestem przygotowany. Jeżeli Państwa interesują sprawy z mordami, tymi szwadronami śmierci z lat 80., które mordowali księży, wiem również na ten temat wiele istotnych spraw. Zresztą one przybiorą dopiero teraz, już wkrótce, zupełnie inny wymiar, bo prokurator Andrzej Witkowski decyduje się, że po raz trzeci będzie wyjaśniał przyczyny mordu księdza Jerzego Popiełuszki, ale jeżeli mam takie pytania, to proszę bardzo, a może Państwo macie inne pytania, to ja jestem do dyspozycji. Proszę bardzo, ja czekam na takie pytania. A ja będę wtedy z tego odpowiadał. Także będziemy zadawać pytanie poprzez podniesienie ręki. Ja oczywiście dostarczę mikrofon. Dobrze, za chwilę. Prosiłbym, aby pytania jednak były takie troszeczkę krótkie, treściwe, bez obszernych wstępów, żeby każdy mógł zadać. Mamy godzinę, więc myślę, że każdy chętny będzie mógł zadać. No to ruszamy.
Powiedział pan, że Jaruzelski i Kiszczak zbliżyli się Zakopane tam tak. Po imieniu i tak dalej. Tak, tak. Ale w niektórych wydawnictwach się czyta, że tak naprawdę to Kiszczak prowadził Jaruzelskiego mimo niższego stopnia. Czy to z pozycji Smiersz, czy czegoś innego, ale od dawien dawna. Już mówię. Nie, to nie jest prawda. Wie pan, Jaruzelski tajnym współpracownikiem informacji wojskowej został zupełnie bez udziału Kiszczaka. Nie było w tym żadnego udziału Kiszczaka. Sowieci zwerbowali Wojciecha Jaruzelskiego w 1946 roku w marcu. On wtedy był w rejonie Chrubieszowa ze swoim tym piątym pułkiem piechoty. Tam brał udział między innymi. Głównie zajmowali się ściganiem podziemia tego Połakowskiego w tej okolicy, ale jednocześnie miały miejsce działania bojowe i walczyli z oddziałami UPA. I Sowieci go tam dostrzegli. Wojciech był wtedy szefem zwiadu 5. Pułku Piechoty, ale ten zwiad polegał głównie na tym, że Wojciech rozpracowywał środowiska połakowskie w miejscowościach, w którym jego pułk stacjonował. To był ten zwiad. To nie był zwiad operacyjny, wojskowy, gdzieś tam związany z działaniami jednostek wojskowych. Absolutnie. Wojciech tam się skumał w tym 5. pułku z majorem gwardii, z sowieckim majorem, Fominem, i oni w dwójkę stworzyli coś takiego, to był taki sztab. Oni byli odpowiedzialni za ściganie żołnierzy podziemia zbrojnego w tych okolicach. Fomin tym kierował, Wojciech był tutaj jego prawą ręką. Wtedy został zwerbowany przez Sowietów, otrzymał pseudonim, czy on sobie go obrał, czy raczej on sobie go obrał, jak państwo wiecie, TW Wolski. I w 1948 roku jest on kandydatem na rezydenta. Ja w tym filmie, towarzysz generał, mówię, że rezydent to jest ktoś taki, który ma kilku swoich donosicieli, którymi kieruje, stawia im zadania, ale te zadania nie są jego wymysłem, tylko są zadaniami stawianymi przez przełożonych sowieckich. I Wojciech Jaruzelski takie zadania realizował na rzecz Sowietów. To mu bardzo mocno owocowało w jego karierze. I tutaj ja mówiłem o takim momencie, że Jaruzelski z Kiszczakiem za plecami kufla zaczęli się sobą bardziej tak interesować i poznawać. To było również związane z tym, że generał Kufel, który narobił takich dużych nadużyć finansowych, że powinien zakończyć karierę w więzieniu, po prostu to są rzeczy wręcz niewyobrażalne, co Kufel potrafił zmaterializować, co potrafił z Zachodu poprzez służby przerzucić, jak potrafił ustawić swoją rodzinę na pokolenia. Tam jeszcze wnuczęta tego nie wydadzą. I Kufel czuł się zagrożony, bo Wojciech Jaruzelski o tym wiedział. Więc Kufel chciał go zaszantażować dokumentami właśnie z okresu agenturalnego działania Wojciecha Jaruzelskiego w strukturach Głównego Zarządu Informacji. I to proszę nigdy tutaj z tym nie utożsamiać Kiszczaka. Ja wiem, do czego pan zmierza. Otóż ukazały się w różnych artykułach takie doniesienia, że Kiszczak zwerbował Jaruzelskiego w okresie, kiedy ten był na Akademii Sztabu Generalnego. A Kiszczak tam studiował. To jest również ewenement, jak można było studiować w przypadku Kiszczaka, mając podstawówkę na wyższej uczelni, gdzie żeby się dostać była niezbędna matura. Kiszczak jej przecież nigdy nie miał ani szkoły średniej, a zrobił wyższe studia, prawda? I potem już w rubrykach personalnych wykształcenie Kiszczak już nie pisze podstawowe, tylko pisze wyższe. I oni tam w tym momencie się na tych studiach gdzieś obok, mijają się, o tak bym to określił, z tym, że Kiszczak robi to w systemie stacjonarnym, 3-letnim, a Jaruzelski w rocznym, jako ekstern.
To było o tyle śmieszne, że w tym czasie Jaruzelski, robiąc to eksternistycznie, był przełożonym tejże Akademii Obrony Narodowej. Więc przełożony robił sobie wyższą uczelnię w akademii, która mu podlegała służbowo. Także proszę pana, nie ma tutaj czegoś takiego, żadnych dowodów, że Kiszczak, bo wtedy musiał go drugi raz zwerbować, to już było bez sensu. Prawdopodobnie Jaruzelski zarzucił tą działalność agenturalną w 1954 roku. On już wtedy nie musiał donosić Sowietom. On już był tak ustawiony blisko sowieckiego generała Stanisława Popławskiego, pijaczynę okropną, któremu poza systemem agenturalnych donosów donosił wszystko na co dzień. Po prostu był jego prawą ręką. Bardzo dużo znaczył. Zresztą jak Popławski wracał do siebie, do Związku Sowieckiego na lotnisku, żegnając się, mówił: tu wam zostawiam dobrego oficera, nie zmarnujcie go tylko. No to właśnie mówił o swoim wychowanku Wojciechu Jaruzelskim. Także póki co nie ma żadnych dokumentów, które by potwierdzały pana tezę, że to Czesław Kiszczak zwerbował Jaruzelskiego jako tajnego współpracownika. Proszę o kolejne pytanie, jak można. Pierwszy. Panie doktorze, odnośnie szafy Czesława Kiszczaka, tego wszystkiego, co tam podobno odnaleziono, czy można powiedzieć, że po 26 latach jesteśmy świadkami naprawdę wielkiej kompromitacji III Rzeczypospolitej, Instytutu Pamięci Narodowej i można powiedzieć dzisiaj chyba wręcz prowokacji, ponieważ wypuszczamy jakieś materiały, ratuj się kto może, palcie dokumenty, chowajcie wszystko. Czwarte RP przecież stoi za rogiem czai się Kaczyński i jego ludzie. Proszę pana, ja nie mogę mówić o szczegółach, dlatego że w wielu sprawach biorę bezpośrednio udział. Mogę tylko panu powiedzieć tak. Mam za sobą wizyty w ponad 35 domach najwyższych generałów Ludowego Wojska Polskiego. Oprócz Jaruzelskiego, u niego nie byłem, no bo to pismo z 1994 roku tak zaciążyło między nami, że nie bylibyśmy w stanie normalnie z sobą rozmawiać, więc sobie darowałem taki kontakt i takie wizyty. Natomiast byłem u wszystkich, którzy byli ministrami, wiceministrami, dowódcami okręgów. Ja w każdym domu widziałem nie dziesiątki, ale setki dokumentów. Ja pamiętam taką wizytę w domu generała Floriana Siwickiego. Wtedy go usuwali z willi na ulicy Ikara, zresztą po sąsiedzku z Jaruzelskim. Jaruzelskiemu się udało tą zrabowaną willę zatrzymać, Siwickiemu nie. Ja pamiętam, jak przyszedłem autoryzować tekst, który się ukazał później w książce Kryptonim Dunaj, i to było o agresji na Czechosłowację w 1968 roku. I on mnie przyjmował w kuchni, samochody już odjeżdżały, popakowane wszystko było, wyprowadzał się na ulicę Nowo-Ursynowską. Jakże do pięknego takiego segmentu, śliczny. I on usiadł tak i mówi: zobaczcie, bo mówił na wy, mówi: zobaczcie, mówi, z korzeniami mnie stąd usuwają, prawda? Jakby zapomniał 5 minut, żebym ten rozkaz przejął na piśmie i bym mu na łepetynie przykleił już 20 lat temu i by nie kłamał. Ale niestety ktoś wszedł z domowników, tą panią odwołał do kuchni i moja przygoda z tym rozkazem się zakończyła. Pani nie zdecydowała mi się go udostępnić. Przeto chcę powiedzieć, że we wszystkich tych domach byłych funkcjonariuszy, czy Służby Bezpieczeństwa, czy Ludowego Wojska Polskiego są materiały, które w bardzo znacznym stopniu spowodowałyby, że ta historia, która jest obecnie i którą poznajemy, czy znamy, ona by jeszcze inaczej była napisana. Są rzeczy, które można powiedzieć spowodowałyby to, że cała masa tych panów okrągłostołowych, którzy ten kontrakt z Kiszczakiem podpisali, byłaby w bardzo dużym, złożonym położeniu, gdyby te dokumenty ujrzały światło dzienne. Ja powiem tak, to co pani Kiszczakowa przyniosła, to jest dopiero taka przystaweczka. Danie główne, ono się ukaże. Jak wiecie państwo, zgłosił się do jednego z dziennikarzy tygodnika Do Rzeczy były funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, który stwierdził,
że w roku 2006 pomagał generałowi Kiszczakowi wywieźć dokumenty archiwalne ciężarówką średniej wielkości. Jeżeli sobie usłyszymy ciężarówkę średniej wielkości, no to mamy kilkaset tomów akt archiwalnych, które Kiszczak wywiózł. To nie są te dokumenty, które pani Kiszczakowa przyniosła i tam w pakiecie jest, jest sześć pakietów, jak to IPN określił. To jest po prostu przedsmak tego, na co powinniśmy być przygotowani, że ujrzy światło dzienne. Wiem, że IPN podjął te starania i czy są zainteresowani, bo widzicie państwo, to nie jest tak, że ktoś przychodzi, przynosi i IPN skacze do góry i nóżkami wierzga, ale mamy dokumenty. Nie, pani Kiszczakowa dobijała się przez dwa tygodnie, żeby oddać te dokumenty. IPN nie chciał przyjąć pani Kiszczakowej, bo sobie zdawał doskonale sprawę, co może się wydarzyć. Ta instytucja nie funkcjonuje tak, jak się państwu by wydawało, oglądając ją z zewnątrz, że ona działa na rzecz narodu polskiego, ściga zbrodniarzy komunistycznych. Jeżeli ściga zbrodniarzy komunistycznych, to proszę mi pokazać tych, których osądziła, ukarała, skazała, a oni zakończyli w więzieniu. Więcej potrzeba tutaj pokazać? Myślę, że... Przesadził pan. Tak, czy jeszcze bym przesadził. Proszę zobaczyć, jaki był wniosek końcowy komisji Rokity. Rokita stwierdził, że na 122 przypadki śmierci, mordów w niewyjaśnionych okolicznościach 88 miało związek z służbą bezpieczeństwa. Ile uruchomiono z tego procesów? 27. Ilu skazano? Żadnego. Ale Rokita zrobił nazwisko na komisji tej, która miała te sprawy wyjaśnić. Potem w nagrodę stanął na czele komisji tej, która była związana z tą aferą, że przyszedł Rywin, prawda? I z polityka jakiegoś tam szczebla prowincjonalnego wypłynął Jan Maria Rokita na szerokie wody. Tak się robi politykę. Odnośnie tego, co jest w teczce o Wałęsie. Powiem tak. Wszystkie z tymi dokumentami się zapoznałem. Od 30 lat robię kwerendy w różnych archiwach, przeprowadzam. Setki widziałem teczek tajnych współpracowników i tak kompletnej, tak metodologicznie dopracowanej teczki nigdy w życiu nie spotkałem. To jest po prostu mistrzostwo, z jakim pietyzmem Czesław Kiszczak doprowadził do tak obszernego zbioru dotyczącego TW Bolka. Tu naprawdę nie ma o czym dyskutować. Tu nie trzeba czekać na żadnego grafologa, na żadne ekspertyzy. Jest to klarowne, czyste. TW Bolesław, czy Bolek, zresztą po imię jego ojca, to jest Lech Wałęsa, nikt inny. On może się cofać, wycofywać, oskarżać. On dopiero teraz zobaczy, co znaczą pozwy sądowe. Do tej pory on ciągał ludzi po sądach, teraz będzie odwrotnie. Oni będą jego posyłali na wokandę. Powiem tak, wychodząc z archiwum po takiej lekturze, człowiek nie powinien przyjeżdżać własnym samochodem, bo gubi kilometry drogi, jak jedzie, bo umysł odpływa, bo jest pod takim wrażeniem, jak można było być tak podłym, pisać takie rzeczy, brać za to pieniądze, żonie mówić, że to są pieniądze wygrane w totolotka i tak z tym żyć. I iść w zaparte dzisiaj po prostu, a jednocześnie nosić w klapie Matkę Boską, chodzić do kościoła, to się wszystko nie trzyma kupy. To jest jakieś monstrum, takie właśnie, które funkcjonuje w naszej historii. I taka jest prawda, jeżeli chodzi o teczki TW Bolka. Tam będą różne inne rzeczy. Powiem państwu tak. Ja
czułem się porażony informacjami, do których dotarłem, kiedy po mordzie na księdzu Jerzym Popiełuszko, to było w październiku 1984 roku, za kilka miesięcy były kolejne święta. Więc ja myślałem, że ktoś taki jak Czesław Kiszczak, jak mówią językiem resortowym, tak umoczony w tej zbrodni związanej z mordem na księdzu Jerzym, że będzie poddany jakiemuś ostracyzmowi towarzyskiemu, służbowemu. Ależ gdzież tam? Dotarłem do w archiwum, do zbioru, który nazywa się, tak roboczo teraz powiem, bo on bardziej precyzyjnie to jest ułożone, podziękowania, wyrazy, nie, podziękowania, życzenia dla ministra obrony narodowej towarzysza Czesława Kiszczaka. To jest tego 10 tomów. Takich stolików by było trzeba tutaj z 3-4, bo kartki by spadały z życzeniami od ludzi, których my dzisiaj oglądamy w telewizji, uważamy za autorytety moralne. Oni się wymądrzają, są w świecie mediów, dominują w prasie, w biznesie. Dzisiaj tylko wiemy, że ktoś taki jak Pasent napisał list, prawda, jak Celiński, jak tam pani Tyszkiewicz. Proszę państwa, tam są setki takich, ja nie mogę powiedzieć, że mi włos z głowy spadał, jak czytałem, bo ich nie mam, ale człowiekowi nogi drżą, jak widzi, jak się można było ześwinić, powiedzmy, tak w latach 80., jak niektórzy, którzy dzisiaj nie wychodzą z różnych programów telewizyjnych. Jakbym państwu opowiedział historię, jak nasze elity zabiegały w każde święto rewolucji październikowej o tak zwane wejściówki, żeby dostać się do ambasady sowieckiej na tą imprezę, i jakie robiono tutaj wślizgi, o tak bym to określił, do towarzysza Kiszczaka, żeby taką wejściówkę otrzymać, to tam mamy wszystkie nazwiska, całą plejadę aktorską. Od najwyższych nazwisk, niektóre dzisiaj teatry mają, noszą ich nazwiska. I jeszcze jedno, co było najprzykrzejsze wśród tych życzeń, z którymi się zapoznałem po śmierci księdza Jerzego. Jego zamordowali w październiku, a w grudniu od najważniejszych w kościele katolickim, od kierownictwa episkopatu, kardynałów, arcybiskupów, biskupów, ślą mu życzenia. 2 miesiące raptem, kiedy ich własny kapłan został zamordowany. Życzenia upadlające, no po prostu w stylu, panie ministrze, jakby mógł, to by napisał, całuję rączki, padam do kolan, no w tym typie, no nie będę tego rozwijał. To robili przełożeni księdza Jerzego. Tam są wszyscy uświnieni w tych służbach, którymi kierował Kiszczak. Ale to całość tego. Tam są rektorzy wyższych uczelni, tam są politycy, tam są ludzie, którzy brali udział w dogadywaniu się przy okrągłym stole. No proszę państwa, oni wiedzą, o co walczą, czemu walczą teraz, po co się skrzykują, bo to wypłynie. Te pomyje już nabierają jakiegoś rytmu, a takie tsunami to przyjdzie. To kwestią jest nowa ustawa o IPN-ie. Teraz będzie, myślę, że w ciągu miesiąca to zostanie załatwione. Następna sprawa to są wybory czerwcowe w IPN-ie. Najprawdopodobniej zostanie prezesem IPN-u Sławomir Cenckiewicz. A to oznacza, że zbiór zastrzeżony przestanie raz na zawsze istnieć. Pan prezes Kieres tak się okopał z tym zbiorem zastrzeżonym, że on liczył 8 kilometrów. Acht. Pan Kurtyka go sprowadził do 400 metrów. Ale tam w tych 400 metrach to już są bomby tykające. I teraz po czerwcu, kiedy nastąpią zmiany personalne w IPN-ie, będzie warto naprawdę studiować prasę codzienną, bo będą bardzo ciekawe rzeczy. Słucham państwa. Dobrze, następne pytanie. Ja jeszcze może.
Dobrze, tylko prosiłbym o krótkie. Panie doktorze, bardzo ciekawe informacje, które pan tu dostarczył w kolorach życia Szwecji. Większość tych faktów znamy. Natomiast proponowałbym, żeby się już do tego nie odnosić, bo to już jest, prawda, historia i śmieciami już po prostu narodowymi się należy, przepraszam za trywializm, już zajmować. Natomiast chciałbym, żeby pan się odniósł właśnie do bieżącej sytuacji Bolka. Te informacje publiczne, które się tutaj do nas, że tak powiem, dotarły, były pewnym echem również oddziaływania w Bełchatowie. Okazuje się, że Szwecja jeszcze działa, bo w momencie, kiedy się pojawiła informacja, były głosy "brońmy Wałęsę". Czyli Szwecja jeszcze działa. To jest jedna kwestia. Kwestia teczek. Ja uważam, że są tutaj bardzo ciekawe podejścia, w sensie takim, że doszliśmy już do takiej sytuacji, do ściany, żeby wyjaśnić wszystkie kwestie funkcjonujących, prawda, urzędników państwowych zamieszanych w Szwecji. I te teczki, ja myślę, że w końcu dadzą nam jakąś odpowiedź. Dziękuję. Mamy pytanie. Proszę pana, powiem panu tak. Takie działania, które wywracają, powiedzmy, porządek, cudzysłów, prawny poprzednich rządów, poprzednich ekip, nie można zrobić z piątku na sobotę, czy z soboty na niedzielę, bo to spowoduje taką reakcję strony przeciwnej, że wiosną, latem możemy się we własnym kraju nie rozpoznać. Proszę pana, to się robi, takie działania robi się strukturalnie. To znaczy, podam panu taki przykład. Bo bardzo dobrze to robi minister obrony narodowej. Akademia Sztabu Generalnego, która kiedyś za PRL-u kształciła kadry, później te kierownicze, które obejmowały stanowiska w Ludowym Wojsku Polskim, przejmując tamte tradycje pod nowym szyldem Akademii Obrony Narodowej, sama w sobie nie zrestrukturyzowała się. To był nowy szyld, starzy wykładowcy, nowe podręczniki, ale przekaz i forma kształcenia tych młodych ludzi, którzy mają współpracować z wolnym światem, strukturami NATO, był taki jak za PRL. No przecież przez całe lata ostatnie komendantem Akademii Obrony Narodowej kto był? Pan generał Pacek, prawda? Oficer WSW jeszcze z okresu stanu wojennego. I teraz panu powiem, jak można robić i zmieniać, żeby przecinać tą pępowinę z tamtym okresem. Jak pan wie, w siłach zbrojnych ci, co będą mieli kombatanctwo sprzed roku 89, nie będą zajmowali żadnych kierowniczych stanowisk, ani nie będą na nie wyznaczani, a wręcz będzie się im dziękowało za dotychczasową służbę i pod kapelusz. W jednej Akademii Obrony Narodowej pan Macierewicz, nie on, ale poprzez swoich podwładnych wyeliminował z statusu wykładowcy ponad 200 osób. Ponad 200 osób, z tym słynnego generała Kozieja, który później tam odpyskiwał, że on taki ważny profesor, co się dzieje, usuwają go z akademii. Z tych 200 etatów 60 natychmiast zostało skasowane już na stałe. I wie pan, to, do czego się później odwołujemy, żeby przerwać tą ciągłość z tamtym okresem. On się strasznie utrwalił za rządów PO-PSL przez te ostatnie 8 lat. To nie jest kwestia kolejnych rozporządzeń, zarządzeń. To jest kwestia, wie pan, szukania nowych kadr, które wymienią tamte wszystkie ekipy. Ja mam u siebie, wie pan, CV takich młodych ludzi, jak tutaj siedzą.
oni, jak zostanie zmieniona struktura IPN-u, obejmą całą masę różnych stanowisk w różnych miejscach w stolicy. Jeszcze o tym nie wiedzą. Myśli pan, że to się łatwo zbiera? Myśli pan, że to się łatwo kogoś stawia na stanowisko, kiedy taki przychodzi młody chłopak, a tu 90% jest starego wsadu, tak bym to określił. I myśli pan, że on coś zmieni? Niech pan zobaczy, jak funkcjonuje Woronicza i przekaz medialny. Są to klany, które siedzą tam od pokoleń. Co może jeden rachoń z telewizji Republika, który przyszedł, nie minęły 2 miesiące, już nie jest na stanowisku. Bo po prostu przykrywają czapkami tych młodych ludzi. Trudno się to zmienia. Prezes mówi, że żeby nie wróciło już to, co było, to on potrzebuje 2 pełne kadencje. Stać, no, żeby PiS był przy władzy. Ja myślę, że nie, że to takich kadencji trzeba 4-5. Jakby pan poszedł i wykładał na wyższej uczelni, a nie daj Boże jeszcze uczelni prywatnej, jakby pan był wykładowcą przedmiotów humanistycznych, jakby pan się zorientował, jaki poziom wiedzy historycznej prezentuje nasza polska młodzież, to się można po prostu zapłakać. To jest takie okaleczenie umysłowe tych młodych ludzi, które zostało utwierdzone przez te ostatnie 8 lat, że nie ma możliwości prowadzić wykładu. Wie pan, na czym tam polega wykład? Na dyktowaniu. A wie pan, jaką pan otrzymuje pracę, na przykład licencjacką czy magisterską? Z internetu. No, płakać się chce nad tym wszystkim, co zrobiono z kwiatem tej młodzieży polskiej, bo to ona przychodzi, prawda, na studia. Więc to nasze zakorzenienie w tamtej przeszłości to kolejna dekada. To jest kolejna dekada, dlatego tak wygląda. To wygląda, wszystko bardzo źle wygląda. No. Nie mieliśmy przez 110 lat Trybunału Konstytucyjnego, aż wpadł Jaruzelski, że trzeba taki powołać, prawda? No i mamy. Niech pan popatrzy, kto zasiada w Trybunale Konstytucyjnym. Przecież tam jeszcze jest doradczyni towarzysza Kiszczaka, prawda? Pani sędzina, nie będę wymieniał nazwiska. Nie da rady tego wszystkiego, proszę pana, o tak sobie zrobić, wyczyścić, szczyścić. Idzie wiosna, idzie lato i pan zobaczy, jakie jeszcze i państwo będą perturbacje się działy na linii. Stare nie chce odejść, a nowe nie ma siły, żeby zawojować ten kraj. Tak to będzie wyglądało. Dobrze, następne pytanie. Dziękuję. Ja chciałbym wrócić jeszcze do osoby generała Kiszczaka. On miał taki epizod, że był wysłany do Wielkiej Brytanii, do naszych obozów, naszych wojskowych, tak. No, zamiarem oficjalnie namawiania do powrotu. Jakie to miało znaczenie dla jego dalszej kariery i co on faktycznie tam robi? Już panu mówię, Kiszczaka wysłano w roku, to było w listopadzie 1946 roku, do Londynu, do konsulatu. Tam atasze wojskowym był skądinąd znany generał późniejszy, a wtedy wówczas pułkownik Kuropieska. Kiszczak przybył do konsulatu jako oficer informacji wojskowej, który miał brać udział we wstępnej selekcji żołnierzy z polskich sił zbrojnych, którzy chcieli przybyć i po zakończonej wojnie wrócić do kraju. Kiszczak przeprowadzał selekcję. Tam jeszcze miał do pomocy 2 mu podobnych. Uskarżał się na ich niski poziom wykształcenia. On z podstawówką, no więc oni jeszcze chyba musieli mieć niższy. I teraz sobie proszę wyobrazić tych świetnie wyuczonych, wyszkolonych ludzi, oficerów polskich sił zbrojnych, którzy znali po kilka języków,
świetnie wykształceni, z wyższymi studiami, tych trzech prostaków w konsulacie w Londynie decydowało, czy wpuszczamy ich do kraju, czy nie wpuszczamy. Kiszczak tam zasłynął z tego, że wystawiał też tych oficerów. Powiedzmy, otrzymywał od swojego szefa, Naumana Lewandowskiego, Żyda rosyjskiego, informację, że takich i takich proszę wpuścić do kraju. No i Kiszczak, wzywając ich, a oni decydowali się, że wracają, wiedział, dlaczego oni wracają. Najczęściej te ruchy wojsk odbywały się statkami handlowymi. Po wyjściu takich oficerów, których Kiszczak zakwalifikował, a Lewandowski na nich oczekiwał, prosta droga ze statku wiodła do więzienia. Wielu później kończyło z wyrokami śmierci. Niektórzy mieli szczęście, to im zamieniono na dożywocie, a w 1956 roku wyszli. To nie miało wpływu na dalszą karierę Kiszczaka. Powiem panu również dlaczego. Kiszczak uciekł z tej misji. Kiszczak się ześwinił tam materialnie, o tak bym to określił. Oficerowie ci z polskich sił zbrojnych i żołnierze, którzy chcieli wrócić do Polski z armii Andersa, wielokrotnie próbowali tych nieuków tam, którzy ich kwalifikowali, przekupić. Przynosili różne wartościowe rzeczy, a żeby tylko wrócić do domu, czy tam do żony, do dzieci, do rodziców. No i prawdopodobnie napchał sobie w kieszenie trochę tych kosztowności i konsul generalny coś na ten temat wiedział, bo ja dotarłem do takiej opinii konsula wystawionej Kiszczakowi za okres jego pobytu. I tam jest napisane, że w stosunku do porucznika Kiszczaka należałoby zwrócić uwagę na jego pewne cechy charakteru, które powodują, i kartki dwie są następne wyrwane. Nie ma tej opinii, prawda? Dalej. Tylko jest ten fragment, do którego dotarłem. W każdym razie Kiszczak wykorzystał urlop okolicznościowy miesięczny, przyjechał z Londynu do Warszawy w 1947 roku. Natychmiast poszedł do lekarza, on tak zawsze robił, jak miał iść być sądzony przez sądy, już po 1989 roku też uciekał zawsze w zwolnienia, w szpitalach się chował, żeby na sprawach nie uczestniczyć. I on ucieka szybko w tym 1947 roku do lekarza, lekarz mu wypisuje nerwica, taka, inna, siaka, i Kiszczak już na tą misję tam do Londynu nie wraca. Tak uciekał i w takim pośpiechu, że nie zdążył się spakować. Jeszcze potem przez następne pół roku do konsulatu słał listy, żeby mu odesłano jego rzeczy osobiste, walizkę zostawił, inne takie tego typu przedmioty. Także to jest tego typu, także również taka postać. Bardzo, bardzo wiele podobnych rzeczy właśnie z tym, tam w ostatnim rozdziale właśnie pisze tej książki, jak potrafił wykorzystywać szpital na szaserów, jak układy z lekarzami resortowymi, to mu cały czas pomagało, bo by skończył w więzieniu. To jest równoznaczne by było. Proszę bardzo, jakieś pytania? Kolejne pytania. No ja mam do pana takie pytanie, bo pan źle się wypowiadał o okrągłym stole. Ale co by było, gdyby nie okrągły stół? Gdyby Kiszczak z Jaruzelskim nie przy okrągłym stole nie w sposób pokojowy nie przekazali władzy Solidarności? Mielibyśmy drugą Rumunię. No czy o to po prostu nam chodzi? Nie, proszę pana. To, co było w Rumunii, to rozstrzelali Ceauşescu na życzenie Moskwy. Dlatego, że ich nie słuchał. Po prostu nie chciał zrobić to, co mu kazano. Dlatego skończył pod ścianą. Kiszczak z Jaruzelskim Moskwy słuchali do końca. Moskwa zaakceptowała okrągły stół. A proszę pana, żaden okrągły stół nie był nam potrzebny. Ja panu powiem, jaka była sytuacja w siłach zbrojnych i jaka była w resorcie spraw wewnętrznych. Otóż ani towarzysz Jaruzelski nie miał już tego wojska, które miał w stanie wojennym w roku 81, bo wielu oficerów, kadry zawodowej, żołnierzy, to już nie był ciemnogród z roku 81 roku, który spacyfikował naród. W 89 roku
Jakby Jaruzelski chciał poderwać wojsko, to by tylko już poderwał pewne struktury. To już nie byłby monolit. O tym doskonale wiedział. Doskonale wiedział. Tak wyglądały siły zbrojne. Jak pan nie wierzy, to niech pan zobaczy w dokumentach archiwalnych, jak wyglądały głosowania żołnierzy i kadry zawodowej w okręgach wyborczych zamkniętych na terenach jednostek Wojska Polskiego. W wielu miejscach ich przełożeni, którzy startowali, generałowie, byli wykreślani co do nogi i wybijani. A we wszystkich placówkach dyplomatycznych, gdzie siedzieli członkowie PZPR na placówkach, w żadnej placówce żaden członek PZPR nie przeszedł w wyborach. Wszyscy głosowali na ludzi Solidarności. Resort spraw wewnętrznych, proszę pana, za Kiszczaka w roku 89 był już w takim rozkładzie moralnym, że tylko chlali i czekali, gdzie się podwiesić, pod jaką firmę polonijną, albo gdzie przeskoczyć. Kiszczak już by ich nie pociągnął, już by ich nie szarpnął. A ZOMO było po prostu w takich powijakach. Jakbym panu opowiedział historię, co z tymi ludźmi robiono, w jakim stanie szli i uderzali przez całe lata 80. na naród, to się w głowie nie mieści. Więc proszę pana, powiem panu tak. Wystarczyło poczekać jeszcze 2-3 miesiące i system by się rozjechał. I nie byłoby jakiegoś upodlenia, dogadywania się, odwoływania. Nie byłoby wielu innych rzeczy, które zostały klepnięte przy okrągłym stole. Jak pan nie wierzy, to powiem panu tak. Proszę mi znaleźć w tym kraju kogokolwiek, kto się odważy napisać prawdziwą biografię Michnika, Kuronia, Geremka. Jak pan znajdzie takich wśród naukowców, profesorów, magistrantów, doktorantów, to gratuluję. Dlaczego? Bo proszę pana, to jest zupełnie inna historia. To jest zupełnie inna historia. Ona nie ma nic wspólnego z historią okrągłostołową. Przy okrągłym stole zrobiono interes życia, ale to zrobili komuniści. Dobry wieczór, panie doktorze. Dwa pytania. Pierwsze odnośnie pragmatyki działalności IPN-u, ponieważ IPN z informacji medialnych, przynajmniej jakie do mnie dotarły, do domu pani Kiszczakowej wszedł z żądaniem wydania rzeczy. Czyli to, co jakby było na wierzchu, zostało zabrane, natomiast takiego prawdziwego przeszukania nie dokonano. Dlaczego? Tak wydawać by się mogło, że istnieją podstawy, te przewidziane w ustawie o IPN-ie, aby wystąpić z takim żądaniem, tak, do sądu o przeprowadzenie przeszukania. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie odnośnie bardziej pani Kiszczakowej. Ta cała sytuacja jakby trochę się nie trzyma kupy. Sam pan tutaj powiedział, że mamy do czynienia z takim sporem między starym a nowym. I tak pani Kiszczakowa mówi, że chciała pieniądze od IPN-u. No wydaje się to strasznie idiotyczne. Zresztą gdyby chciała faktycznie duże pieniądze, była jedna osoba dużo bardziej zainteresowana kupieniem tych akt, czyli pan Wałęsa. To jest raz. Dwa, z informacji bodajże z TV Republiki dowiedziałem się, że te akta mają taki charakter, są jakby zawilgociałe, tak? I wskazuje to na to, że były one przechowywane w innym miejscu niż dom pani Kiszczakowej. To natomiast pozwala pomyśleć sobie, że zostały one z jakiegoś miejsca przeniesione do domu pani Kiszczak i stąd zostały wydane. Wydane zostały dokumenty odnośnie pana Wałęsy plus troszkę kompromatów, o których pan wspomniał, tak? Różnych takich wiernopoczętych listów artystów i tak dalej. Z punktu widzenia III RP i tego jakby układu okrągłostołowego, no nie jest to znaczące. Ja wiem, że pan Wałęsa jest tutaj bardzo istotną postacią, ale no nie jest... Bardzo wiele biznesu zostało w Polsce zrobionych. Pan Wałęsa, czy ujawnienie prawdy o panu Wałęsie nie zagraża żadnemu z nich, przynajmniej moim zdaniem. To w zasadzie tak. Proszę pana, prokuratorzy wchodząc do domu pani Kiszczakowej tak naprawdę nie robili żadnego przeszukania. Tam nie było żadnego przeszukania. Tam były przygotowane pakiety. Ja mówiłem o tym w TVP Info. Tam były przygotowane pakiety przez panią Kiszczakową. Nie wiem, czy były wyniesione do przedpokoju. Pani Kiszczakowa powiedziała o to,
przygotowałem dla panów te dokumenty, a oni, jak pani pozwoli, to przejrzymy tutaj na miejscu, prawda, i się zapoznamy, więc to kilka tam godzin trwało, ale tam nie było czegoś takiego jak przeszukanie. Więc pani Kiszczakowa dała to, co chciała dać. Z jakiego miejsca wyjęła, my nic na ten temat nie wiemy. Powiem tylko panu tak, że próbuje się panią Kiszczakową zaszufladkować do różnych operacji, takich kombinacji esbeckich, że ktoś jej kazał, z czyjegoś polecenia to wykonała, albo ktoś jej zasugerował. Powiem panu, że nie jestem zwolennikiem takich teorii, dlatego że znając panią Kiszczakową, bo chyba jako jedyny w tym kraju musiałem przebrnąć przez jej wszystkie autobiografie, jeszcze porobić notatki na ten temat, zapoznać się z wierszami, z poezją, no bo chciałem wszystko wiedzieć, to proszę pana, pani Kiszczakowa nie nadaje się do żadnej kombinacji i operacji, bo na drugi dzień by to wszystko wychlapała. Po prostu powiedziałaby, czy w Super Ekspresie, czy w jakimś innym, prawda, tego typu czasopiśmie. Co, proszę się uzbroić, o tak powiem, w cierpliwość, bo powiedziałem, to nie są dokumenty, ani te, które 17 z kolei pakietów zabranych z domu pana generała Jaruzelskiego. Wie pan, powiem tak, prawie cały pion prokuratorów w IPN-ie został wymieniony. Prawie cały pion. Ludzie, wszyscy, którzy teraz są w IPN-ie, prokuratorzy, są na delegacjach. Są ściągnięci z całego kraju. Wzajemnie się nie znają. W ogóle funkcjonują na zupełnie innych zasadach. Stary IPN nie robił nic w tym względzie. Jeżeli trzeba wejść do domu jakiegoś dziennikarza, redaktora, a nie daj Boże jeszcze kibica sportowego, to wchodzą jak chcą. Nie ma tam żadnego wersalu, rozwalają drzwi, wchodzą, robią kipisz taki, jaki im się podoba i wynoszą też, co im się w dużej mierze podoba. Tutaj tylko i wyłącznie znamiona rewizji miała wizyta w domu generała Jaruzelskiego. To ponoć było zrobione metodologicznie i dobrze. Trwa dalsze poszukiwania dokumentów generała Jaruzelskiego, jak pan wie, w tej słynnej czerwonej uczelni w Putusku, tam gdzie stara nomenklatura, ta partyjna profesura powołała sobie wyższą uczelnię i ta biedna młodzież jeszcze im za to płaci, co tam im przekazują. Tam jest zespół archiwalny, który gdzieś w bibliotece uczelni w Putusku Jaruzelski swoją część dokumentów zdeponował. IPN tym śladem już podąża. No będą tropili, no tak panu mogę powiedzieć. Nie mogę tego rozwijać bardziej i szczegółowo, bo powiedziałem, że uczestniczę w pewnych rzeczach, ale proszę czekać i spokojnie wyczekiwać, no bo będzie na pewno o czym dyskutować, rozmawiać, bo to jest dopiero początek czegoś, co jest kontynuowane. Prokuratura jest, no teraz można powiedzieć, taka, jaka powinna być. Szkoda, że nie 10 lat temu, czy 20, taka nie była. Tak? Czemu nie postawiono do tej pory, skoro wymieniono część prokuratorów, czemu jeszcze nie postawiono zarzutów pani Kiszczakowej przechowywania takich dokumentów? Może pan jeszcze raz? Jasne. Może przez mikrofon, bo trochę za daleko. Skoro pan twierdzi, że wymieniono część prokuratorów, dlaczego pani Kiszczakowej nie zostały jeszcze postawione zarzuty nielegalnego przetrzymywania dokumentów, których nie powinna ona posiadać? Ona się tłumaczy tym, że ona nie wiedziała, że one tam są. W sensie, tak, to wie pan. To totalnie idiotyczne, ale no, chyba to prokurator powinien, czy sąd już... No już panu mówię, jak pana powołuje prokurator w tej sprawie, to pierwsze, co pan robi, kiedy przystępują do czynności prokuratorskich, bo tak się je określa, to jest takie oświadczenie, które pan czyta i pan podpisuje i tam są wszystkie konsekwencje tego, co panu grozi, prawda, z tego tytułu. Pan to podpisuje i przyjmuje do wiadomości. Efekt nadania tego skutków prawnych nie zależy już od pani Kiszczakowej ani od jej tłumaczenia, tylko od kwalifikacji prawnej danego prokuratora, który nią, prawda, jej akurat sprawą się konkretnie zajął.
Ja panu powiem, to nie jest takie proste. Wie pan dlaczego? Tysiące prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych i nawet tych wieńczących każdą karierę naukową, książek profesorskich, proszę pana, powstało w dużej mierze na podstawie archiwali znajdujących się w prywatnych domach. Proszę mi wierzyć, ja w tym zawodzie siedzę ponad 30 lat. My sobie na rynku, jeszcze jak nie było IPN-u, w latach 90. wymienialiśmy między sobą uwagi. Mówiło się, idź do tego SBK albo idź do tego generała. On ma świetne dokumenty. Tego w archiwum nie ma. Zobaczysz, jaką będziesz miał bombową pracę, czy habilitacyjną, czy doktorską. I ludzie chodzili. Ja bym dzisiaj panu mógł wymienić kolejnych kilka rad naukowych, które funkcjonowały w IPN-ie i wskazać ręką profesorów, którzy w ten sposób również robili prace kwalifikacyjne swoje. Czy oni, jak powstał IPN w 98 roku, w listopadzie, czy ktokolwiek z nich poszedł i meldował przełożonym z IPN-u czy prokuratorom, proszę pana, tu są takie dokumenty, tam są takie. Nie. Dopiero wywołała to pani Kiszczakowa. I oni, ci studenci, chodząc do nich do domu, czy jak ja, czy inni tego typu ludzie, którzy siedzieli w historii, to my ich tak utwierdziliśmy, że faktycznie oni się czują właścicielami tych dokumentów. I Kiszczakowa przyszła w dobrej wierze. Mówiła, to są dokumenty mojego męża, a nie, że to są dokumenty wagi państwowej państwa polskiego. Tylko mówiła, to są dokumenty mojego męża. Ilekroć w takich domach generalskich popadałem w jakąś skrajność w dyskusji z danym generałem, a on mnie chciał przekonać do swoich racji, to mówił, proszę poczekać. Wychodził do pokoju pierwszego, drugiego, za chwilę wracał, przynosił jakieś dokumenty i mówił, i co, a nie mówiłem? I miał rację, bo on dysponował dokumentami, a ja takich dokumentów w archiwach nie widziałem. I tak to trwało. Są piękne zbiory fantastycznych dokumentów, z których można pisać w nieskończoność kapitalne książki do tej pory. Wie pan, jak to odzyskać? Nie ma tutaj złotego jakiegoś przepisu na to. Mówi się o abolicji, że obwieścić, że w ciągu 3 miesięcy wzywa się wszystkich tych, którzy mają w domach dokumenty o zdanie i jednocześnie zagwarantować anonimowość i zagwarantować to, że nie będą karani. Może jest to jakieś wyjście, ale myślę, że po tym, co zrobiła pani Kiszczakowa, to ja, jak gdybym miał takie dokumenty i bym był z SBK-iem i bym wiedział, co mi za to grozi, czy jak to zostanie podane do opinii publicznej, bym to spalił po prostu. I myślę, że wiele już takich rzeczy zostało właśnie w ten sposób zniszczonych, gdzieś tam popalonych na daczach, w kominkach i innych tego typu miejscach. Tak, takie mam wrażenie. Analiza faktów. 1946-1947 rok. Pan Kiszczak przebywa w Londynie, nieudokumentowany wykształceniem podstawowym. Nabiera oficerów, którzy deblińską szkołę kończyli, bydgoską i innych. I ci ludzie przyjeżdżają do Polski. Pytam się, czy analiza faktów, przeprowadzono badania, że angielski wywiad na to pozwoli. Bo Anglicy bardzo dobrze wiedzieli, co się w Polsce dzieje. Już panu mówię. Jakie zbrodnie były inne takie. Musimy się trochę nad taką narodową historią zastanowić. Nie, proszę... Archiwa angielskie nie zostaną odkryte. Proszę pana, powiem panu jeszcze taką rzecz. Nie chciałem tego po prostu poruszać. Kiszczak, Kuropieska i cała ta ludowa degrengolada, która znalazła się mundurowa w konsulacie polskim w Londynie, doprowadziła tych oficerów, którzy chcieli i kadrę, i żołnierzy, którzy chcieli do Polski powrócić, do stanu wręcz upodlenia moralnego. Ja panu powiem, co oni im przynosili. Kosztowności to na początek, jak jakieś tam mieli gdzieś tam pozaszywane, żeby do Polski się dostać. Ale zaczęli im znosić, proszę pana, wszystko to, co kiedyś alianci, czy Brytyjczycy, czy Amerykanie w dobrej wierze z nimi dzielili się informacjami, instrukcjami, proszę pana, danymi uzbrojenia. Przynoszono rzeczy do Kiszczaka, do Kuropieski,
które były własnością armii brytyjskiej, armii amerykańskiej. Tyle skrzynek, ile Kuropieska wysłał do kraju z tego typu informacjami, które były ściśle tajne. Można powiedzieć, że ta kadra z polskich sił zbrojnych temu państwu komunistycznemu niemalże dostarczyła pełnych informacji o najnowszym uzbrojeniu aliantów zachodnich, o zmianach strukturalnych, jakie były przeprowadzane w armii brytyjskiej. No tysiące, tysiące innych rzeczy. Kuropieska to wszystko pakował w skrzynię i ci młodzi, co pan tutaj stwierdził, z podstawówkami, pomagali mu i to wszystko szło do kraju. Pocztą dyplomatyczną. Proszę pana, nie wiem, co wywiad brytyjski w tym czasie robił. Ja tylko odnotowuję fakty, że stało się to możliwe. Tysiące rzeczy, dokumentów ściśle tajnych dotyczących armii brytyjskiej i amerykańskiej znalazły się w Polsce. Właśnie tą drogą. Dobrze, jeszcze dwa pytania będą. Panie doktorze, dwa krótkie pytania. Pierwsze, czy i jak Kiszczak mógł wpływać na decyzję prezydenta Lecha Wałęsy za pośrednictwem ujawnionych niedawno teczek? I drugie pytanie, czy toczące się teraz przez Polskę właśnie te protesty Komitetu Obrony Demokracji, bo nie trzeba dużo szukać nawet w internecie przemówienia, gdzie oni sami mówią, że tam jestem komunistką, tak? Czy one właśnie mogą być właśnie przez środowisko pana Kiszczaka inspirowane? Już panu mówię. Powiedzmy teraz tak, że pan jest Lechem Wałęsą, a ja jestem Kiszczakiem. Pan wie, co pan robił w roku 70 do 76, że pan współpracował z bezpieką. Pan to w sobie dusi. Pan jest Wałęsą, ja jestem Kiszczakiem. Rozmawiam z panem i ja wiem wszystko o panu, albo jeszcze dużo więcej. I teraz rozmawiamy z sobą w roku 88 albo 89 o przyszłości Polski. Proszę mi teraz powiedzieć, czy rozmawiając na temat przyszłości Polski, my, pan i ja, czy pan widzi w tym jakieś partnerstwo? Bo ja żadne. To była rozmowa przełożonego z podwładnych. I tak on traktował Lecha Wałęsę. On się o nim wyrażał jak najgorzej, w sposób niecenzuralny. Wręcz wyśmiewał go, miał go za chłopka, roztropka, za takiego, wręcz pługówka. Fizycznie wręcz, fizyczną odrazę czuł do niego Wojciech Jaruzelski. To, co oni między sobą wymieniali o Wałęsie, to bardzo dobry byłby temat na taką pierwszą rozgrzewkę na poziomie pracy magisterskiej. Tak upadlali tą postać w rozmowach między sobą, ale nie tylko jego. Jeszcze mieli gorsze zdanie na temat kardynała Glempa, tak nawiasem mówiąc. I teraz proszę pana, to, co się odkłada w tym, co nazywamy tymi kodami. Proszę pana, te szeregi wzrosną na wiosnę gdzieś w granicach kwietnia, maja. 24 tysiące funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa zostanie okrojone z emerytur. Daje to w przeliczeniu około 8 miliardów złotych rocznie oszczędności. 24 tysiące emerytów, proszę pana, jak pan pomnoży przez pokolenia, które się zrodziły, to kody w maju, w czerwcu mogą dysponować setkami tysięcy na ulicy ludzi niezadowolonych z obecnego systemu władzy. I tak to będzie wyglądało i tak będzie się napędzała tamta strona po tamtej stronie barykady. Wie pan, sytuacja się robi naprawdę nieciekawa, bo jeżeli wiosna może i lato sprzyjać czemuś takiemu jak organizacja Majdanu na wzór ukraiński przed Pałacem Kultury, prawda? No to kibice Legii czy inni mówią, my tylko na to czekamy, prawda? To teraz niech sobie pan wyobrazi to, co nazywamy kiboli, i tych zwolenników, no, dziadka, tatusia ze Zbecji, który miał 5-6 tysięcy, a ma 1200. No proszę pana, nic tak nie ubojawia, jak właśnie utrata czegoś takiego, jak całkiem fajna, znośna pozycja materialna, prawda?
ich i kolejnych pokoleń. Także tak to ja obserwuję i tutaj, wie pan, nie widzę tego, jakoś nie mam siły patrzeć na to zbyt optymistycznie, jak będzie się to dalej rozwijało. Właśnie ta średnia wieku jest chyba jeszcze większa, jak na takich, powiedzmy, średnia wieku tych kodowców jest chyba jeszcze większa niż na marszach, powiedzmy, Prawa i Sprawiedliwości, tak? Wie pan, na 10 kwietnia jest przygotowywana taka kontrmanifestacja, prawda? Tam mówią, skrzyknijmy się, marsz miliona i tak dalej. No zobaczymy, wie pan, jak to będzie wszystko wyglądało. To są rzeczy, no... Najgorsze jest, jak się rozlewa to na ulicę. Tym bardziej jeszcze, wie pan, no, ja tu nie chcę rozwijać tej sytuacji, jak Angela Merkel zmieniała rządy w Europie, co robiła z Grecją, we Włoszech, jak zmieniła rząd prawicowy na lewicowy, jakie mają wpływy na to banki i tak dalej. Wie pan, kody mogą sobie chodzić i maszerować. One nie są dla tej władzy tak znowu bardzo groźne. Groźne są pomruki z zewnątrz, proszę pana. To jest najgorsze. Wystarczą, jak polecą te wszystkie słupki, wie pan, bankowe i inne, bo siłą rzeczy te 500+ spowoduje taki napęd gospodarki. Przecież banki zachodnie już o tym wiedzą. Przecież konsorcja Morgana i inne już podnoszą wskaźniki z 3,2 na 3,8, bo wiedzą, że będzie to eksplozja, bo to jest pełno pieniądza na rynku. Przecież kraj się dusi nie dlatego, że nie może produkować, tylko nie ma gdzie upchnąć tego, prawda? I to jest wiadome, że to tą władzę bardzo mocno wzmocni. Jeżeli do tego tam dorzucą leki dla seniorów, tam inne rzeczy, no to na ulicę wyjdzie tylko pewien określony typ ludzi. Naprawdę ci, co mają najgorzej, oni nie wyjdą. I oni nigdy tam nie będą w tych szeregach. Będą tam zupełnie inni. Dobrze, ostatnie pytanie takie kończące. No nic, to będzie bis. No właśnie, panie doktorze, no to tylko taka wypowiedź towarzysza generała Kiszczaka sprzed kilku lat. Odnośnie tego, co pan przed chwilą powiedział, mianowicie towarzysz generał, cytuję, mówi się, że w 89 roku PZPR był słaby, Solidarność była silna. No ja tylko przypomnę, że Solidarność minęło ponad 20 lat, jeszcze nam nie odebraliście emerytur. Tak, powiem panu jeszcze na zakończenie też taką rzecz. Kiszczak, oglądając często telewizję, no, popadał w takie stany bardzo mocnego rozluźnienia, cieszył się, śmiał, aż niektórzy mówią, nogi do góry podnosił, bo jak twierdził, ciągle widział swoją agenturę, prawda, na ekranach telewizorów. No więc ona jest do tej pory, no przecież, mój Boże, no nie oszukujmy się, to ludzie, którzy robili tą rewolucję Solidarności, nie byli dziadkami, oni dzisiaj są w sile wieku i oni nadal znajdują się i wiedzą dlaczego. Zadał sobie ktoś kiedyś z państwa, dlaczego ludzie przy okrągłym stole chcieli rozmawiać z Kiszczakiem, a nie chcieli rozmawiać z profesorem Messnerem, premierem, z profesorem Rakowskim, premierem, z pierwszym sekretarzem Jaruzelskim, tylko wybrali Kiszczaka? No odpowiedź jest prosta, bo wiedział o nich wszystko. I wiedział, że muszą z nim rozmawiać, bo tylko z nim mogą zrobić ten interes stulecia. Rakowski miał tytuł profesora? Nie. Nie. Bo ja się zinterpretowałem. Messner miał... Tak, profesora. No dobrze, także... Proszę państwa, to na tym byśmy zakończyli. Jak będziecie państwo jeszcze kiedyś potrzebowali podobnej dyskusji, w maju wyjdzie moja taka książka Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a żołnierze wyklęci. Ponad 800 stron, myślę, że bardzo ciekawa będzie to rzecz na czasie, bo pokazuje dwie strony, tych, którzy zwalczali, tych, o których mówimy, wyklęci, a którzy do tej pory nie mieli żadnej historii. Korpus to był, tytuł miał być Polskie NKWD, ale wydawnictwo nie zgodziło się. Myślę, że będzie ciekawa pozycja, jakby państwa interesowała, to jestem do dyspozycji, zjawię się ponownie tutaj. Dziękuję bardzo.